Ostatnie dni spędziłaś w towarzystwie Maxa. Czy spodobała mu się Polska? On już zna bardzo dobrze Polskę. Pytam, bo nie wiem. Myślę, że Polska jest naprawdę pięknym, pięknym krajem. I za każdym razem, kiedy odwiedzają mnie różni znajomi z różnych stron świata, zwłaszcza z Ameryki, twierdzą, że Warszawa jest, na przykład, to było szokujące, na przykład niektórzy mówią, to u was nikt nie sika do fontanny? Chciałem powiedzieć, że jesteśmy naprawdę czystym miastem. Naprawdę, nikt nie sika, a gdzie są wszyscy bezdomni, gdzie oni się wypróżniają, jak nie do tej fontanny, tak, co? W Los Angeles to jest po prostu dzicz, albo na przykład w parku, to wy możecie tak sobie siedzieć w parku na kocu i żaden bezdomny nie przybiegnie ze strzykawką heroiny, tak, ja cię kręcę, kocham Warszawę. Okej, czyli takie były też jego pierwsze wrażenia, ale inaczej jest podziwiać Warszawę i poznawać ją z kimś anonimowym, a inaczej z tobą. Czy on był przygotowany na to, że będzie na pierwszych stronach portali plotkarskich, bo tak to się skończyło? Nie wiem, jakoś szczerze mówiąc... Także pokazywałaś, że ten... Bo wiesz, jak się z kimś poznajesz, znaczy ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jak ktoś jest osobą sławną i się kogoś nowego poznaje, to ta osoba tak, albo wie, że też jesteś, że jesteś popularna i jest na to gotowa, no albo poznajesz kogoś nowego, z jakiegoś znajomego i on totalnie nie wie, z kim ma do czynienia, a potem jest niespodzianka. No wiem, ale to nie ma żadnych niespodzianek, bo my się już znamy od ponad 5 lat. Więc 5 lat temu byłam jeszcze bardziej sławna niż teraz. Myślisz? No chyba tak, no. Czasami moi wujkowie, ciocie na przykład, wiesz, którzy nie śledzą tak jak ja też z uwagi na pracę wszystkich doniesień, mówią, no gdzie ta Doda jest? Ja mówię, no jak gdzie? To, że ty nie przesłuchałeś jakiejś nowej piosenki, to nie znaczy, że Dody nie ma, a ty teraz sama mi powiedziałaś, że uważam, że 5 lat temu byłam sławniejsza. No możliwe, że tak było. No to też jest bardzo przykre, bo człowiek tyle, wiesz, energii wkłada w najnowszy singiel i tylko i wyłącznie ze względu na jakieś tam decyzje, wiesz, odgórne szefów, czy telewizji, czy radiostacji, no większość Polaków twierdzi, ty nic nie robisz, tylko się lansujesz na tych wakacjach. Ja mówię, what? Właśnie wydałam singla. Właśnie dlatego z tej okazji się dzisiaj spotkaliśmy, także zapraszamy do odsłuchania Don't Wanna Hide i oglądania w Polsacie koncertu sierpniowego.